Cześć, witam Was serdecznie w dziesiątym już odcinku serii Nowości Płytowe. 8 lutego tego roku 2024 Premiere miało absolutnie wyjątkowe i można by powiedzieć unikatowe dzisiaj już wydawnictwo. Wytwórnia, e, która wydała ten zestaw, również jest warta wspomnienia. To. Wytwórnia Chameleon Records. Wytwórnia, która odgrzebuje w archiwach absolutne perełki grup znanych, ale i nie tylko. A jeżeli znanych, to w znakomitej większości przypadków są to nagrania niepublikowane. I chcę poświęcić dzisiejszy, dziesiąty odcinek grupie. Która jest absolutnie kultowa w pewnych kręgach. Zespół Jumble. <laughs> Grupa Jumble istniała raptem 3 lata. Oczywiście w składzie, który znamy, i w roku 1971 wydali swój jedyny album: Wołanie o słońce nad światem. Natomiast okazało się, że w archiwach. E, zalega bardzo dużo nieznanego materiału jumbly I tak, tutaj wyjątkowa absolutnie sytuacja, bo Cameleon Records, Records wydaje e, zarówno płyty winylowe, jak i płyty CD. Tu, akurat, e, po raz pierwszy w historii mojego kanału skupię się na trzypłytowym wydaniu CD, które zbiera wszystkie, absolutnie wszystkie nagrania grupy Jumble, na którym czele oczywiście stał Andrzej Zaucha. Wydawnictwo opatrzone dwudziestostronnicową książeczką zawierające na dobrą sprawę aż 211 minut muzyki. Trzy i pół godziny. Trzy pół godziny Zamknięte tak naprawdę w 70 kilku utworach. Ten zestaw to absolutnie wszystkie nagrania opublikowane przez Jumble. Zabrakło wiadomo płytowych wersji yy, utworów, które znalazły się na debiutanckim jedynym albumie Jumble z 1971 roku, płycie Wołanie o Słońce nad Światem. Ale mamy na przykład wszystkie te dziewięć utworów w wersjach radiowych. Kompletnie różniących się od studyjnych oryginałów. Mamy kilka coverów w języku angielskim i mamy resztę kompletnie nieznanego materiału e, zespołu Jumble. Te trzy płyty CD zbierają, tak jak mówię, wszystkie utwory, które Jumble po sobie zostawiły. Jumble oficjalnie istniały do roku 1981 jako zespół akompaniujący. Ciekawostką jest fakt, że w roku 1979, jako zespół akompaniujący, zagrali na pierwszym singlu grupy Manam, Hamlet i Oprócz Błękitnego Nieba. Natomiast, moi drodzy, wytwórnia Cameleon Records jako taka dokonuje praktycznie niemożliwego, dlatego że nagrania które są w posiadaniu wytwórni Cameleon Records są to nagrania z tak zwanych taśm matek. Nie ma mowy o, żadnej, o żadnych poprawkach, masteringu, bla, bla, bla. Prosto staśmy. idzie to po prostu na odpowiedni nośnik. Warto też wspomnieć, że firma Cameleon Records wydaje zarówno winyle jak i kompakty i jestem wielce ciekawy, czy. Ten zestaw, który zawiera wszystkie utwory dżambli, a płyta została zatytułowana w noc i w dzień, jest to okres dżambli oczywiście najbardziej płodny, czyli 1969-1972. Rzeczywiście na tych trzech silikach zebrano, jak gdyby, cały materiał. Jestem wielce ciekawy, czy wyjdzie to również na winylu. Byłaby to nielada gradka. Premiera tego wydawnictwa miała miejsce 8 lutego tego roku i naprawdę jest warta polecenia, dlatego, że mamy tam zarówno i jazz rocka, i rhythm blues. To, w czym jumble czuły się najlepiej. Natomiast należy pamiętać jedno, że firma Cameleon Records wypuszcza płyty w tak zwanych limitach. I o ile wiem, nie ma u niej takiej możliwości jak tak zwany pre-order. Wychodzi jakaś nowość, to trzeba to po prostu brać, bo znika to w momencie. Cameleon Records nie wypuszcza zbyt dużych nakładów, jest to czasem 100-200 egzemplarzy. I ceny naprawdę nie są jak za takie kwiatki bardzo wygórowane. Także warto się czasami pospieszyć, aby. Cały nakład, który potrafi mieć na przykład 200 sztuk, nie znalazł się w łapach handlarzy. Ja płytę Noc i w dzień grupy Jumble mogę polecić z pełną stanowczością, dlatego że po pierwsze, i lubię tego typu granie i naprawdę wychodzą rzeczy, moi drodzy, od Kameleona, yy, gdzie po prostu nam się nie śniło, że w archiwach jeszcze tyle jest dobra Y, y, muzycznego Które do tej pory nie ujrzało światła dziennego No mamy oczywiście jeszcze Gad Records Ale to już y, y, Historia Na osobny odcinek Jumble w noc i w dzień Polecam